W tym filmie zrobimy krótki przegląd tego, co wiemy o etapach, w jakich przebiega fotosynteza. Ale na samym początku przyjrzyjmy się samej nazwie fotosynteza. Otóż, foto z greckiego oznacza tyle, co światło. Zaznaczymy to może o, jako słońce, symbolicznie. Synteza natomiast oznacza tyle, co łączenie czegoś, tworzenie czegoś. No i w przypadku fotosyntezy, to, co jest tworzone, to jest cukier. Zrobimy sobie przy tym wielki wykrzyknik. To jest najważniejsze z punktu widzenia rośliny. Powstaje również tlen, o którym mówiliśmy już w poprzednim filmie i o którym będziemy mówić za chwilę. Ale z punktu widzenia rośliny, to właśnie cukier, który potem będzie źródłem energii do różnych innych przemian biochemicznych, jest najważniejszy. Tak więc foto oznacza światło, synteza oznacza łączenie, fotosynteza łączenie dzięki wykorzystaniu energii świetlnej. Przypominając sobie etapy, w jakich przebiega fotosynteza, pamiętamy, że mamy fazę jasną. Symbolicznie oznaczam ją jako słońce, która jest zależna od promieniowania pochodzącego z tej właśnie gwiazdy. Zapiszemy sobie jasna faza, faza jasna. I mamy fazę ciemną, która może przebiegać zarówno w nocy, jak i w dzień, czyli jest niezależna od promieniowania świetlnego. Faza ciemna. Tu na konto następnych filmów nazwiemy ją sobie w przybliżeniu cyklem Kalwina. Ten cykl Kalwina ma również wiele innych nazw, i będziemy o nich bardziej szczegółowo mówić wtedy, kiedy będziemy poświęcali film tylko i wyłącznie temu właśnie etapowi fotosyntezy. Ale na początek zróbmy takie krótkie podsumowanie tego, co wiemy o fazie zależnej od promieniowania słonecznego i fazie niezależnej, którą nazwiemy tutaj cyklem, nie wiem skąd zaplątało się tutaj e, Kalwina. W fazie jasnej. Niezbędna jest woda do tego, żebyśmy mogli wykorzystać energię pochodzącą z promieniowania słonecznego. Produktami fazy jasnej są ATP powstające z ADP oraz NADPH. NADPH powstające z NADP. Plus. Nie przejmuj się, że nie wiesz dokładnie jak to się dzieje, będziemy poświęcali oddzielne filmy temu, żeby zrozumieć w jaki sposób to przebiega. Teraz ważne jest tylko żebyś wiedział, że produktami może wyraźniej napiszemy ATPO. Skreślimy to co jest tutaj powstające z ADP. Tak więc teraz najważniejsze jest żebyś po prostu wiedział i pamiętał, że te związki są wynikiem przemian zachodzących w fazie jasnej. To są obydwa związki, które będą służyć do tego, żeby dostarczać energii w kolejnej fazie fotosyntezy. Oprócz tego mamy tutaj tlen, który jest z punktu widzenia rośliny właściwie produktem ubocznym, ale my nie możemy o nim zapomnieć, dlatego że z punktu widzenia każdego organizmu, który tlenem oddycha, to jest absolutnie niezbędne do życia. Natomiast w fazie ciemnej fotosyntezy te substancje, nośniki energii wyprodukowane podczas fazy jasnej, wykorzystywane są po to, żeby energia mogła zostać zmagazynowana w cukier. Węgiel, który jest do tego niezbędny, dostarczany jest z dwutlenku węgla. Który znajduje się po prostu w powietrzu, jakim oddychamy. Tak więc tutaj wchodzi do gry dwutlenek węgla, on jest źródłem węgla, właśnie do tych reakcji. Wykorzystywane są ATP i NADPH jako związki, które będą dostarczały tutaj energii po to żeby stworzyć cukier, w którym finalnie będzie zmagazynowana energia rośliny, po to żeby mogła ona prowadzić dalsze biochemiczne reakcje i po to żebyśmy my mogli taką roślinę jako źródło naszej energii zjeść. Tak więc w telegraficznym skrócie w fazie jasnej woda wykorzystywana jest do tego, żebyśmy mogli wykorzystać energię pochodzącą z fotonów. Woda a potem jon wodorotlenkowy, odbierane są od nich elektrony i zostaje nam tylko już tlen. Sam tlen, który przy rozłożeniu dwóch cząsteczek wody będzie występował w postaci O2, to jest ten tlen, który potem przechodzi do powietrza i którym będziemy mogli oddychać. W fazie ciemnej produkty fazy jasnej, czyli ATP i NADPH, wykorzystywane są do tego, żeby dwutlenek węgla pochodzący z powietrza móc wykorzystać do stworzenia cukru finalnie będącego. Produktem fotosyntezy w nim właśnie zgromadzona jest energia, która niezbędna jest roślinie do życia. To koniec tego krótkiego podsumowania. Słyszymy się w następnych filmach.